niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem i tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem i tak, tak niewiele, niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Lat jak nie ma Bogusia. Po prostu się nie chce wierzyć, bo pamiętam tak dużo historii z nim związanych. No właściwie no nie chcę powiedzieć banalnie jak wczoraj, ale to nie może być 20 lat. No ale skoro jest tyle czasu, to powiem kilka zdań. Najpierw o tym braku Bogdana, a potem o tym, jaki był. Jeśli chodzi właśnie o brak, to przyznam szczerze, że nie mam za bardzo, może jestem złym człowiekiem pod tym względem, ale nie mam za bardzo jakoś tak co do osób zmarłych czegoś takiego, jakby to powiedzieć, no żyli, wspaniali byli, ale można powiedzieć, że jestem bardzo wierzący, chociaż nie jestem, ale że teraz jest im dobrze, są bliżej Pana i pokój ich duszy i tak dalej. Natomiast Bogdan jest jedynym człowiekiem spośród moich bliskich,
który nie żyje, z którym rozmawiam, z którym kontaktuję się. Zastanawiam się, co by powiedział. Mam nadzieję, że jest mu tam dobrze. Jakoś tam powiedziałbym, że nasza przyjaźń się nie skończyła wraz z odejściem z tego świata. I właściwie jest dla mnie dowodem na to, że istnieje życie wieczne, że istnieje gdzieś tam drugi, czy kolejny, czy może ostatni, jeśli karmicznie na to patrzeć, życiorys, czy dowodem. No, wierzę w to, że tak jest po prostu, ale ponieważ wierzę bardzo, więc można to potraktować jako dowód. Jaki był Bogdan Łuszkiewicz? Był wszelaki. Był naprawdę wszelaki. Był bardzo dobrym człowiekiem. Był bardzo kulturalnym człowiekiem. Był jednocześnie człowiekiem starej daty, z świetnymi manierami, a jednocześnie poznawaliśmy uroki, tajemnice nowoczesnego świata, dwudziestowiecznego, które trudno nazwać działaniami konserwatywnymi czy w starym stylu. Po prostu lubił zabawy, a jak wiadomo, zabawa ma różne formy. Zawsze można było liczyć na jego dobre słowo. Zresztą jest taka piosenka Dobre Słowo, Kocham Cię. Świetnie rozmawiał o swojej muzyce. Nie tak jak inni muzycy, którzy natrętnie chcieli puścić, żeby zostać pochwalonymi, tylko naprawdę chciał słyszeć, jak to się odbiera, co można zrobić lepiej, ponieważ z różnych powodów zawodowo kontaktowaliśmy się, to znaczy pracowałem w rozgłośni harcerskiej, piosenki były na liście przebojów, jeździliśmy z trójki z kolei w trasę Krajowa Scena Młodzieżowa, to tam od strony właśnie koncertowej spotykaliśmy się, a wreszcie byłem szefem promocji w austriackiej firmie płytowej działającej w Polsce, Koch International, jak mówiono, ponieważ austriacka, i tam promowałem jego płytę. W związku z tym takich rozmów o muzyce było sporo. Pamiętam bardzo dobrze, jedno z najpiękniejszych wspomnień naszych, to nagranie płyty Coś na drogę. No ja nie mam zdolności muzycznych, tak może powiedzieć, tak? Mam różne, ale nie o tym tu mowa, bo nie o mnie, ale mam różne. Natomiast nie mam zdolności muzycznych, a Bogdan rano któregoś dnia nocował u mnie w domu na Saskiej Kępie i rano powiedział: Paweł, dziś będzie nagranie, liczę na twoje zdolności wokalne. A ja nie mam żadnych zdolności wokalnych, zobaczysz, będzie dobrze. W dodatku będziesz miał świetną nauczycielkę. No i wieczorem, późnym wieczorem, przybyli do nas Urszula ze swoim mężem Staszkiem Zybowskim, świętej pamięci również niestety. I we czworo siedzieliśmy w takim długim stole i nagrywaliśmy mormorando, nie wiem jak się mówi. Brzmiało tak. Także niech to będzie dedykacja dla dedykacji, moja wokalny popis w dedykacji dla Bogusia, a do życzeń dołącza się piesek FIFA, to też jakaś taka mała aluzja, jeśli chodzi o spędzanie czasu wspólnie. Cześć, tu Adam Wolowolski, zespół Golden Life, Boguś Łuszkiewicz, 20 lat. Pamiętamy i zawsze pamiętać będziemy. Ja ciebie, chłopie, pamiętam z tego, jak się przyniosłeś z Krakowa do Trójmiasta. Wiele wspaniałych imprez z Patifi i nie tylko. Wspólne godziny spędzane nad morzem. Było cudownie, byłeś wspaniały, byłeś bardzo serdeczny i uśmiechnięty dla każdego.
Takim się po prostu pamiętamy i bardzo nam Cię brakuje, ale od razu chcę nadmienić, że zawsze jesteś z nami, bo gramy piosenkę Wolność, kocham i rozumiem właśnie od tego pamiętnego wydarzenia, kiedy pożegnałeś się z nami, więc trwa to już 20 lat. Boguś, pamiętamy Cię, wspominamy i zawsze kochamy. Wolność. Dzień dobry, jestem z Kobry. Na wstępie mojego listu chciałbym powiedzieć, że kiedy usłyszałem pierwszy raz piosenkę Aeroplan, czyli Bogusia i chłopców z Placu Broni, zapewne w roku 87 w rozgłośni harcerskiej to było, nie stałem się, delikatnie mówiąc, fanem. A to dlatego, że my byliśmy wówczas mocno nastawieni, a chłopcy Aeroplan dokładnie wydawał mi się mocno naiwny, troszkę infantylny i tak dalej. Kiedy zobaczyłem Bogusia, no ze względu na jego specyficzną fizjonomię, jakoś mi się to też śmiesznie połączyło. Wiesz, my tutaj dość ostro, a człowiek zaczyna śpiewać, że miłość zbawi świat. Wkrótce przyznałem mu rację, ja jakoś zapomniałem, że nie tylko anarchia, ale jednak pacyfka również bardzo obecna w moim życiu jest, była. No i po pierwszym poznaniu, po pierwszym spotkaniu Bogusia, a to było w roku 87 w Lublinie, doskonale pamiętam rzeczy, które były 30 lat temu, a mogę zapomnieć, o czym teraz mówię. Po spaleniu pierwszego, Jarek Kisiński nas poznał, to też pamiętam, po spaleniu pierwszego jointa z Bogusiem zacząłem całkiem inaczej postrzegać jego jak najbardziej pozytywny przekaz samego Bogusia, który był niezwykle ciepłą i śmieszną w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu osobą. Zresztą zawsze mu mówiłem, że ale ty śmieszny jesteś, i obaj śmiech. No, jest mnóstwo miłych momentów z Bogusiem mógłbym opowiedzieć w moim przydługim, jak powiedziałem, liście. I na przykład to było w roku 89, graliśmy w Zakopanem. Nie wiem, skąd tam Boguś się pojawił, ale się pojawił. Nie miał jak za bardzo wrócić do domu, w Krakowie mieszkał, więc został u nas. Mieszkaliśmy w typowej bacówce, czy jak tam zwał, u górala w chacie. No i ktoś, pamiętam, przyniósł leżący na korytarzu, gdzieś na parapecie, taki typowy góralski kapelusz. No i kto najlepiej będzie wyglądał? Zdecydowanie Boguś zwyciężył. Zdecydowanie zwyciężył. Do dzisiaj pamiętam. No, fizjonomia to z pewnością miała wpływ w połączeniu z tym kapelusikiem. Doskonale pamiętam, jak wyglądał, aczkolwiek są tacy, którzy twierdzą, że ja powinienem ex aequo pierwsze miejsce zająć. Także to było fajne. No i Bogusia powinienem przede wszystkim wskazać jako osobę, która, kiedy nagrywaliśmy naszą drugą płytę Kwiaty na żywopłocie w Teatrze Stu w Krakowie, Boguś był naszym stałym gościem ze swoją dziewczyną, zresztą Ewą, wczesną swoją dziewczyną. Byli, jak powiedziałem, częstymi gośćmi. Piliśmy bardzo dużo oranżady oraz paliliśmy głupa, ale meritum tej opowieści jest fakt, że kiedy Kwiaty na żywopłocie, druga płyta, na niej jest Kocham Cię jak Irlandię, tam gdzie taki jeden seplenin nieprawdopodobnie, czego w studiu nie było słychać, i właśnie Boguś po pierwszym zgraniu, jakimś takim wstępnym, czy jakimś tam miksie, jednym z pierwszych był obecny, staliśmy razem pijąc oranżadę i Boguś powiedział: stary, jak się skończyło, to będzie taki hicior,
wiesz, każdy w cudzysłowie, bo to dużo słowa, artysta, no zawsze wiąże, wiadomo, nadzieję ze swoimi, przeważnie przynajmniej, ze swoimi produkcjami, z piosenkami, jak zwał. Więc z każdą jakieś tam nadzieje były wiązane, ale że aż tak wykraczę, to nie przypuszczałem. Boguś, wykraczałeś. A Bogusiem zawsze dla mnie był, nie Bogdanem, więc dlatego tak mówię, był, jest i będzie. No i szkoda, że ciebie tu, chłopie, nie ma z nami. Hej, tutaj Jarek Jesiński, zespołu Styw Nepal Azji. Chciałbym wam opowiedzieć parę historii z życia Bogusia Łyszkiewicza, z takiej historii naszej przyjaźni. Może zacznę od roku 1997. Wtedy myśmy robili taką płytę Gold. Ona była nagrywana na żywo w Teatrze Słowackiego, ale trzeba było zrobić jakieś tam takie małe poprawki i zrobiliśmy je w studiu w Niepołomicach. A po studiu oczywiście był clubbing z Bogusiem, więc pamiętam taką knajpę przy Floriańskiej pod Jemioła, chyba się nazywała. I tam kiedyś wylądowaliśmy wieczorem, ale chcieliśmy iść dalej gdzieś w miasto, ale mieliśmy ze sobą dwie gitary właśnie po nagraniu w studio. I poszliśmy do barmana, żeby je zostawić po prostu w barze. I zostawiliśmy je w barze, tylko na hasło. I okazało się, że przyszliśmy po te gitary rano, ale niestety nie pamiętaliśmy hasła. I to hasło brzmiało dwa towary. Także taka historia. Barman oczywiście nam dał te gitary rano, ale śmiał się razem z nami, że zapomnieliśmy po prostu hasła dwa towary. I też była taka historia, że wracaliśmy z Niepołomic taksówką i ta taksówka się bardzo nie spodobała Bogusiowi. Powiedział: Jarek, rano posyłam po ciebie limuzynę. Ja oczywiście myślałem, że on żartuje, bo po Bogusiu nie wiadomo, wiesz, można się było spodziewać różnych rzeczy. Ale rano był telefon od Bogusia: Jarek, wychodź, już stoi pod twoim blokiem limuzyna. No więc niewiele myśląc wyszedłem przed blok, rzeczywiście stała limuzyna i pojechaliśmy limuzyną do studia w Niepołomicach. Była też taka historia z roku 1987, wtedy kiedy Boguś zakładał Chłopców z Placu Broni. Ja już miałem swój zespół w Nepal Azji i już mieliśmy swoją pierwszą płytę. I jakoś byliśmy razem w Warszawie, pamiętam, był zespół Styw Nepal Azji i Boguś Łyszkiewicz też był z nami. Oczywiście całą kasę za jakiś tam koncert przepuściliśmy na imprezy hotelowe. Wracaliśmy po prostu bez kasy, jakimś nocnym pociągiem Warszawa-Kraków. No i weszliśmy, zajęliśmy sobie jakiś przedział i oczywiście poszliśmy spać. I gdzieś tam w nocy do przedziału weszła pani konduktor, zaświeciła światło i powiedziała: bilet do kontroli. Oczywiście wszyscy udawali, że śpią, że nikt się nie budzi w ogóle. Najfajniejszy był Boguś, ponieważ się obudził. Oczywiście wziął z półki naszą płytę, wytłumaczył, że to jest zespół Styw Nepal Azji, wraca z koncertu, są bardzo zmęczeni i tym swoim urokiem osobistym, tą naszą płytą Styw Nepal Azji nas uratował, ponieważ dojechaliśmy za darmo z Warszawy do Krakowa. To były takie trzy historie, które pamiętam. Natomiast taka ostatnia historia, to było ostatnie spotkanie z Bogusiem. To był rok 2000 oczywiście, myśmy wtedy, Boguś już skończył nagrywać swoją ostatnią płytę w RMF-ie, w studiu RMF-u, a myśmy zaczynali nagrywać płytę Szpal ze Sztywnym Palem. I poprosiłem Bogusia, żeby mi pożyczył swoją gitarę, miał bardzo fajny płyt Martina do studia. I rzeczywiście powiedział mi: Jarek, pożyczę ci, ale ta gitara to jest dla mnie jak dziecko, więc ja ją muszę mieć w domu na noc, więc ją przywieź. Ja mówię: okej, spoko. Więc zrobiliśmy sesję i podjechaliśmy pod blok Bogusia samochodem. Bogus już czekał w oknie i wołał: chodź na herbatę, zapraszam was na herbatę. Ale byliśmy tak zmęczeni po studiu, że powiedzieliśmy: innym razem. On tak powiedział: wiecie co, innego razu może nie być. No i rzeczywiście innego razu nie było. Miesiąc później dowiedziałem się o śmierci Bogusia. Boguś. Nie Bogdan, ale właśnie Boguś, tak go zawsze postrzegałam i takim go pamiętam. Boguś to pokój, miłość i
Jego muzyka, taka jak on sam. Wolna, oryginalna, prawdziwa, pełna uczuć. Bardzo żałuję, że nie było mi dane poznać Ciebie bliżej, że nie mogłam znać Ciebie dłużej. Myślę o Tobie jako moim przyjacielu i myślę o Tobie z miłością. Historię o Bogusiu Łyszkiewiczu mogłem opowiedzieć wiele, ale prawdę mówiąc, sam początek był dosyć niezwykły i śmieszny. Spotkaliśmy się w rozgłośni harcerskiej u Pawła Sito, gdzie ja, a później Boguś Łyszkiewicz byliśmy gośćmi. Ja opowiadałem o zespole No Limits, Boguś oczywiście o Chłopcach z Placu Broni. I później już poszliśmy do znajdującej się niedaleko kafejki, gdzie przy dobrym czerwonym winie ustaliliśmy bardzo szybko, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy ze sobą spokrewnieni, a później Bogdan często przyjeżdżał do mojego brata, do Piotra, do mnie. Razem realizowaliśmy też, a tutaj widzę, że natura nie jest dla nas łaskawa, razem pracowaliśmy też nad aranżacjami smyków, między innymi do piosenek zespołu Chłopcy z Placu Broni. Teraz Boguś jest gdzieś tam wysoko w tych chmurach i w tej mgle, a za jakiś czas spotkamy się. Wspaniały tekściarz, doskonały muzyk, mega kolega, dla mnie jest, był i będzie wielki.